Państwa po krótkiej przerwie w drugiej części programu Galaktyka Pomerania. Tym razem będzie o targach pracy. O targach pracy Kariera 2016, które organizuje Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Moim gościem jest pani Hanna Zielińska, magister inżynier prowadząca biuro karier z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry pani. Zacznę od pytania, do kogo skierowane są targi pracy Kariera 2016? W zasadzie skierowane są do wszystkich studentów i absolwentów naszego uniwersytetu, ale oczywiście inni studenci z innych szczecińskich uczelni jak najbardziej mogą odwiedzić te targi. No to jest jakaś pozytywna wiadomość, czyli nie tylko absolwenci, studenci ZUT-u, ale również innych uczelni też mogą się pojawić. Tak, mogą się pojawić. No, organizatorem jest Biuro Karier Zachodniopomorskiego Uniwersytetu, ale studenci czy absolwenci, którzy poszukują pracy czy praktyk, mogą też tam właśnie zajrzeć i czegoś ciekawego się dowiedzieć. Jacy wystawcy tym razem się pojawią? W tym roku zgłosiła się dosyć, że tak powiem, rekordowa liczba wystawców, zważywszy na to, że są to targi dedykowane tak jakby jednej uczelni, prawda, są to targi ZUT-u. Zapowiedziało swoją obecność 43 podmioty. Wśród nich są firmy, które pośredniczą w zatrudnianiu, pośrednicy pracy, i są też różne inne firmy z województwa zachodniopomorskiego, tutaj ze Szczecina, ale także i z Polski, znane i cenione firmy, które w całej Polsce są gdzieś tam rozpoznawalne. Pani Hanno, czy mogłaby pani pokrótce powiedzieć, jakie zawody są popularne, których oferty pojawią się, znajdą się na tych targach organizowanych właśnie przez ZUT, przez biuro Jakie karier? Zawody są popularne? W zasadzie w naszym województwie największe zapotrzebowanie jest na inżynierów informatyków, programistów, na inżynierów mechaników, mechatroników. To jest ta główna oferta. Natomiast wśród firm, które będą się wystawiały, które nas odwiedziły, są też firmy werbujące na kierunki rolnicze, na ekonomiści również znajdą tam ofertę pracy czy praktyk, bo i takie firmy się pojawiły, a także dla transportowców, ci, którzy zajmują się, będą w przyszłości, będą chcieli się zajmować transportem, dla nich też jest tam przygotowana oferta. A czym jest ZUT dokładnie? Ja bym poprosiła panią o takie wytłumaczenie widzom, którzy dokładnie nie wiedzą, czym zajmuje się akurat ten Uniwersytet Technologiczny i jaką kadrę przyszłą kształci. ZUT jest największą uczelnią techniczną na Pomorzu Zachodnim. Uczelnia ta powstała z połączenia w 2009 roku Akademii Rolniczej oraz Politechniki Szczecińskiej. Tak więc jest to uczelnia, która kształci w szerokim spektrum zawodów i specjalności. Mamy 10 wydziałów. I na tych wydziałach kształci się około 13 tysięcy studentów, dlatego też ta oferta jest naprawdę szeroka i to jest, jak mówię, wypuszczamy największą liczbę inżynierów tutaj właśnie w województwie zachodniopomorskim. Pogratulować tylko. Tak, myślę, że jest czego. A jak dużym zainteresowaniem cieszą się targi pracy organizowane przez ZUT? Targi pracy zawsze cieszą się zainteresowaniem, bo jest to takie spotkanie pracodawców ze studentami czy z absolwentami, gdzie w zasadzie pracodawcy są gośćmi na naszej uczelni i wtedy gospodarzami są studenci i absolwenci i dla nich jest to komfortowa sytuacja, nie muszą się stresować, że przyszli do kogoś, tylko to właśnie pracodawcy ich odwiedzili i mogą sobie z tymi pracodawcami porozmawiać zupełnie swobodnie i nie stresując się, jak to jest na rozmowie kwalifikacyjnej niekiedy, prawda? A jakich porad będą mogły zasięgać osoby poszukujące zatrudnienia, praktyk czy stażu? Jeszcze raz, bo nie zrozumiałam. Jakich porad będą mogły zasięgać osoby, które właśnie przyjdą na te targi pracy?
Jest to naprawdę ciekawe wydarzenie dla studentów, dlatego że to nie tylko porady, ale oni mogą się dowiedzieć, jakie są systemy rekrutacyjne, czyli w jaki sposób dany pracodawca rekrutuje pracowników. Mogą się dowiedzieć, jak wygląda kultura tego pracodawcy, czyli system organizacyjny danej jednostki. Mogą się też wypytać o to, jakich kwalifikacji oczekuje się od danego specjalisty, co trzeba znać, co trzeba wiedzieć, jakie kompetencje posiadać, żeby być zatrudnionym na stanowisku, które konkretnie interesuje tego czy innego studenta. Pani Hanno, czytałam na stronie Biura Karier ZUT-u, że w ramach targów odbędą się warsztaty. Mam tutaj akurat napisane, jakie doceń kompetencje miękkie, to one zdobędą dla Ciebie pracę oraz marzenia do spełnienia. O czym te warsztaty będą? Bo ciekawi mnie ta nazwa, ta pierwsza szczególnie. Proszę Pani, więc tak, o studentach, w ogóle o inżynierach mówi się, że troszeczkę mają jakby nie za bardzo rozwinięte kompetencje miękkie, czyli ta umiejętność komunikowania się, czy powiedzmy jakąś punktualność, takie wszystkie te cechy, które może mieć humanista, a niekoniecznie inżynier. Dlatego też skupiłam się tutaj na tym, żeby te warsztaty odpowiadały właśnie temu zapotrzebowaniu pracodawców, bo pracodawcy sygnalizują, że w dzisiejszym świecie właśnie kompetencje miękkie są bardzo potrzebne i na to trzeba kłaść jak największy nacisk. I dlatego też takie warsztaty zostały zorganizowane. A mówi Pani, te pierwsze to chodziło o? O te kompetencje właśnie miękkie. O te kompetencje miękkie. No właśnie, to wszystko to, co jest związane z komunikacją, z tą inteligencją społeczną, tak? Żeby nie tylko umieć zaprogramować coś, czy odczytać schemat techniczny, ale żeby jeszcze umieć porozmawiać z klientem, czy z kontrahentem, czy z jakimś, prawda, współorganizatorem, żeby wykazać się właśnie takim szerokim spektrum swojego charakteru, bo to też charakter. I trzeba przyznać, że kompetencje miękkie są to kompetencje, które cały czas można kształtować. Z tym człowiek się nie rodzi, tego można nabyć, tego można się nauczyć, prawda? A marzenia do spełnienia, o czym będą? A marzenia do spełnienia, no właśnie. To jest takie, proszę Pani, troszeczkę podchwytliwe, bo chodzi tutaj o to, żeby zbadać właśnie siebie, jakie mamy kompetencje, jakie mamy umiejętności, jakim typem człowieka jesteśmy i jak właśnie ten potencjał swój własny wykorzystać w podejmowaniu pracy, w przyszłym podejmowaniu pracy, tak? Czyli jak zarządzać sobą. Rozumiem. A czy na te warsztaty trzeba się wcześniej zapisać? Tak, na te warsztaty trzeba się zapisać. Tam na stronie internetowej www.targipracy.zut.edu.pl jest podany adres, gdzie trzeba się zapisać i można to jeszcze zrobić i dzisiaj, i jutro. Rozumiem. W takim razie zapytam, kiedy i gdzie odbędą się targi pracy? Targi pracy, jak już było już powiedziane, będą na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej przy Alei Piastów 42 i odbywać się będą od godziny 10 do 15. Chciałabym powiedzieć, że studenci ostatnich lat studiów uzyskali od pana rektora godziny rektorskie, także nie ma żadnej wymówki, można przyjść, nie zawali się żadnego przedmiotu i myślę, że na to też czekają pracodawcy, bo po to przyjechali, żeby móc porozmawiać ze studentami czy z absolwentami, żeby pokazać im, jaką mają ofertę dla właśnie tych odbiorców, jakie miejsca praktyk, jakie miejsca zatrudnienia, czy to stałego zatrudnienia, czy to dorywczego, bo to też przecież jest ważne. Ponieważ mamy jeszcze parę minut, zapytam, a jak było w poprzednich latach właśnie z tymi targami pracy? Czy wychodzicie Państwo z czymś nowym teraz do studentów i absolwentów? To znaczy, nie zmieniła się za bardzo formuła tych targów. Zazwyczaj jest to po prostu spotkanie pracodawców i tych, którzy poszukują zatrudnienia. Mówimy tutaj o zatrudnieniu na etatach stałych i mówimy tutaj też o zatrudnieniu właśnie czasowym, czy to będą też praktyki zawodowe. Wiadomo, że studenci kierunków technicznych mają obecnie obowiązkowe praktyki i bardzo ważne jest to, żeby znaleźć sobie taką praktykę, która w przyszłości coś da, żeby to nie było, że tak powiem, kolokwialnie odwalenie tej praktyki, tylko żeby to było mądre wykorzystanie właśnie czasu, który jest nam dany, studentowi dany, żeby
poznać praktycznie zawód, bo uczelnia przygotowuje merytorycznie, przygotowuje teoretycznie, a tej praktyki nabiera się właśnie w działaniu. I to Dokładnie. Jest po to, żeby student mógł poznać pracodawcę, żeby mógł porozmawiać, gdzie nauczy się tego, co go najbardziej interesuje, co mu się w przyszłości przyda. I właśnie taka jest idea tych targów pracy. Dziękuję w takim razie Pani serdecznie za rozmowę i za przybycie i za wyczerpujące informacje. Mam nadzieję, że bardzo przydatne dla tych, którzy się właśnie wybierają na te targi. Moim gościem była Pani Hanna Zielińska, magister inżynier, prowadząca biuro karier Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Dziękuję Pani serdecznie za rozmowę, za przybycie raz jeszcze. Państwa zapraszam na krótką przerwę, a po niej Dzień Pracownika Socjalnego. Zapraszam.